W dniu dzisiejszym będziemy mieli okazję wysłuchać koncertu chóru gospel z partnerskiego miasta Wilster. Tak jak Pan wspomniał, jest to kolejna odsłona naszych spotkań w Galerii Żuławskiej, troszeczkę inna odsłona. W dniu dzisiejszym mam nadzieję, że chór wprowadzi nas w ten klimat, no można powiedzieć, muzyki gospel w tym kościele. Chociaż jak sami wszyscy wiemy, muzyka gospel kojarzy się przede wszystkim z takim żywym, temperamentnym brzmieniem, które zawsze wszystkich słuchających prowadza radość, taniec czasami. Mamy jednak nadzieję, że zebrana publiczność w Nowym Stawie dzisiaj będzie mogła usłyszeć wiele wspaniałych wykonów, które chór z Wisel przygotował specjalnie na dzisiejsze spotkanie. Też pokaz tego, że to miasta partnerstwa tak naprawdę są bardzo aktywne, że to na tym właśnie polega, żeby kulturowo się zbliżać do siebie. Tak, oczywiście. Bardzo cieszymy się za każdym razem, kiedy odwiedza nas nasz partner i przywozi nam troszeczkę swojej kultury, kiedy dzieli się tym, co mają na co dzień. My staramy się również robić to samo, odwiedzając naszych partnerów, dzielić się tym, co dzieje się u nas na co dzień, co poprzez ten cały rok próbujemy tutaj na naszej żuławskiej ziemi promować dla wszystkich mieszkańców. Bardzo się cieszę, że ta Galeria Żuławska ma taką różnorodność. Te wszystkie spotkania są zróżnicowane. To też odpowiada bardzo często na wezwanie wielu naszych mieszkańców, że nie idziemy tylko w jednym kierunku. Nie idziemy w kierunku ciągłej zabawy, ale też mamy ten czas taki na troszeczkę skupienie się, troszeczkę odetchnięcie od tego całego szaleństwa, które się dzieje u nas na co dzień i wsłuchanie się w ten, myślę, że klimatyczny nurt muzyczny, który pozwoli nam troszeczkę zapomnieć o tym, co na co dzień.